jednym koncercie noworocznym zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, a grać będzie, jak zawsze, orkiestra reprezentacyjna Euroregionu Pradziad. Myślę, że popularność naszego koncertu jest tak wielka, że nawet w kwietniu już robią koncerty noworoczne naszego, a frekwencja świadczy o tym, że ta impreza się cieszy Państwa popularnością. Oczywiście następnie witam burmistrza pana Bartka Picko oraz radnych gminy. Oczywiście od razu taka malutka prośba do władz. Wybudujmy salę koncertową. No czemu ci ludzie mają stać na koncertach? Oczywiście chciałoby się. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam stałych wybranców, ale niemniej gorąco witam tych nowych, którzy pierwszy raz przybyli na nasz koncert. Myślę, że się nie zawiodą. Nasz koncert podzielimy na dwie części. Pierwsza typowo klasyka. Już następnie żeśmy słyszeli wysoką katedrę. Myślę, że i wysoki poziom grania będzie. A druga część to taka mała podróż po świecie, oczywiście muzyczna podróż. Wiadomo, koncert noworoczny, Wiedeń, XIX-wieczny Wiedeń, z czym się kojarzy? Z walc. I Strauss oczywiście. Nie inaczej będzie teraz. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wiązanki walców, a przed Państwem wystąpią dziewczyny, które tańczą w zespole tanecznym Stars, dyrygowany i zarządzany jak zawsze przez Ole Finder. Dla Państwa wspaniała orkiestra, dyrygowany będzie Andrzej Marko. Thank you.
dziękujemy wspaniałym dziewczynom za wspaniały tanie. Szanowni Państwo, kolejny utwór nosi tytuł Przetańczyć całą noc. Oczywiście większości z nas kojarzy się to z innym troszkę tytułem podobnym, a mianowicie Przetańczyć z Tobą tę samą noc Anny Janka. Ale nie, to jest całkiem inna dyscyplina. Utwór, który za chwilę usłyszymy, jest fragmentem muzykalu Moja Dama. Oczywiście libretto tego muzykalu jest bardzo prozaiczne. Dwóch angielskich dżentelmenów zakłada się, że z kwiaciarki zrobią damę. Fragment, który za chwilę Państwo usłyszą, zaśpiewa nam nasza wspaniała wokalistka Andrea Ryszka, o której cóż można powiedzieć? Andrea Ryszka z domu, a teraz w Hampel, dziewczyna, która obecnie pisze już pracę dyplomową, osoby, które lubią gatunek tak zwany Volksmusik, na pewno znają takich artystów jak Heino, jak Patryk Lindner, czy tam siostry jeszcze Hoffman. Andrea z nimi już śpiewała. My tylko możemy to oglądać w telewizji, a ona już miała możliwość przed wielotysięczną publicznością występować właśnie z takimi gwiazdami, a dzisiaj wystąpi przed Państwem, ponieważ jest to orkiestra reprezentacyjna Euroregionu w Radzie. W tej chwili dyrygować ją będzie Tomasz Kukisz, wybitny muzyk, wspaniały dyrygent, który orkiestra Tomasz i orkiestra reprezentacyjna Euroregionu w Radzie. Oczywiście Andrea swoim solowym występem. Thank you.
ma być dziewczyna. Także... Szanowni Państwo, wracamy do Strausa, do pana Strausa juniora. Artysta ten lubował się w tworzeniu wspaniałej muzyki, ale wymyślał też dziwne tytuły do swoich utworów. Kolejny jego utwór nosi tytuł Perpetuum Mobile. To ma się w sumie kojarzy z czymś wiecznie w ruchu, tak przynajmniej z łacińskiego to brzmi. Oczywiście jakiś tam fizyk od razu nie poprawi, że to polega na tym, że energia wytwarzana jest większa niż zużywana i tak dalej. Ale my mówimy o muzyce i to perpetuum mobile troszeczkę tutaj można zastosowania. Mianowicie każda napisana nutka napędza kolejną. Na szczęście Strausowi skończył się atrament i jest też koniec tego utworu. Tak, że nie będziemy grali do końca. Przed Państwem wspaniała nasza orkiestra, którą dyrygować teraz będzie Andrzej Majko. Oczywiście to powie, bo szykują się już dzieci do wspaniałego występu. W dalszym ciągu młodsza grupa Zespołu Tanecznego Stax przed Państwem, jeżeli Państwo macie ochotę zapisać na pociechy do tego zespołu, ona przyjmuje zapisy, jeżeli chodzi o inne sprawy, strona internetowa. Thank you.
To jeszcze nie mówię, tylko tancerze, więc czasami niektóre takty się nie trafia, ale wspaniałe było. Podobało się Państwu? Dobrze, mamy dzieci, bardzo to jeszcze. Szanowni Państwo, to nie były przechwałki na początku, jak Państwa witałem, że nasza impreza jest wspaniała, jak super. O tym, czy ona jest wspaniała i czy ona jest super, mogą zadecydować Państwo, a mianowicie w tygodniku grudnickim został ogłoszony konkurs na imprezę roku ubiegłego i wśród ponad 50 imprez całego powiatu, no spora grupa jest tam imprez z naszej gminy, między innymi ubiegłoroczny koncert noworoczny, parada orkiestr dęby i w waszych rękach, w waszych długopisach, czy te imprezy znajdą się na liście najlepszych imprez, czy wygrają, czy zostaną wyróżnione. Oczywiście, jak to zrobić? Bardzo proste, a mianowicie aż do 10 lutego w tygodniku ukazywać się będzie kupon, który należy wypełnić, przesłać lub osobiście dostarczyć do tygodnika. No i to tyle. Oczywiście my z naszej strony, my jak w imieniu Gminnego Centrum Kultury i Orkiestry deklarujemy pewną nagrodę, a mianowicie osoba, która wyśle najwięcej kuponów na daną imprezę, to znaczy czy koncert noworoczny, czy parada orkiestr, będzie mogła pojechać z orkiestrą w tym roku na turnę do Czech i na miejscu konsumować do woli wyrobów lokalnego browaru. Mała nagroda dla Państwa. Myślę, że nie tylko ta nagroda, ale Wasze podejście do muzyki, do tego, co tu się dzieje, i mam na myśli kwestię muzyczną, zadecyduje o tym, że zagłosujecie na jedną z imprez zorganizowanych przez Gminę Centrum Kultury, a najlepiej na imprezę muzyczną. Oczywiście tyle już reklamy. Już tutaj mamy małego nieboszczyka, bo na nim czekaliśmy. Teraz możemy kontynuować koncert. Kolejnym utworem jest utwór o nazwie Usta milczą. Dusza śpiewa. Jest to fragment operetki Wesoła Wdówka, operetki trzyaktowe. Dość ciekawych warunkach tworzona, a mianowicie libretto było już napisane, troszeczkę trzeba było zmodyfikować i przekazano libretto do na tamte czasy znanego muzyka Heuberga, ale co się okazuje, pan trochę starszy, no nie bardzo uszło i pomysły nie miał, więc to trochę długo trwało, ponieważ nie podobało się to autorom libretta ta muzyka, więc zmieniono od razu autora, który napisał błyskawicznie muzykę i już w 1905 roku odbyła się premiera tej operetki. My usłyszymy za chwilę fragment, o którym mówiłem, czyli Usta milczą, dusza śpiewa. I ten fragment zaśpiewa nam duet Andrea, którą już Państwo znacie i słyszeli, oraz Patrycy Hall. Kto to taki Patrycy Hall? A mianowicie jest to wybitny muzyk, wybitny artysta, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Na jego talencie poznali się prawie wszyscy. W tej chwili współpracuje z wieloma teatrami muzycznymi, operami, filharmoniami, z orkiestrami. No i dalej się rozwija. Postanowiliśmy go zaprosić. Oczywiście nie było to łatwe, tak namięty kalendarz, ale najważniejsze było to, że chciał sprawdzić, bo żeśmy zawsze zachwalali, że w Białej jest najbardziej wspaniała widownia. Myślę, że za chwilę się o tym przekona, która gorąco zawsze oklaskuje wspaniałym występem. Myślę, że mogę na Państwa w tej materii liczyć. A przed Państwem Andrea, Patrycy, oczywiście orkiestra reprezentacyjna regionu Prawia i Andrzej Mańko za Lubinem.
Tak? Dobrze. Kuba!
Dziękuję. Thank you.
się podejrzał tak wolne tempo pracy, pewnie urzędem jest im białe. O, dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ ta maszyna ma szczękę niepolską, więc to, co mi tu napisał Kuba, no troszkę jest nieczytelne, bo umlauty nie wyszły mu jak należy, a myślę, że jakoś z tym poradzimy sobie. Szanowni Państwo, dalej jesteśmy w świecie pięknej muzyki, wspaniałych wykonawców. Oczywiście za chwilę poprosimy ponownie Andrzeja Podasta Prycego, a mianowicie zaśpiewają na piosenkę o takim dość ciekawym tytule, a mianowicie Viva del Rey, czyli po maszynu żyje dla nich. Thank you.
I żeby Państwu się to podoba, więc za karę będą musieli jeszcze kilka razy wystąpić. Przedstawiać pewne atrybuty, jakieś akcesoria, które przez cały utwór będą mogli Państwo kojarzyć z danym państwem, z danym kontynentem, z danym klimatem. Zapraszam Andrzeja i orkiestrę.
Dziękujemy, dziękujemy. Oczywiście ze Śląska teraz szybko przemieszczamy się na wschód. Rosja, wspaniałe utwory utworzone przez tamtych wykonawców, ale tym wszystkim zachwycił się pan Manfred Schneider. Nie kojarzy go absolutnie z menażerem koncernu farmaceutycznego Bayer. To jest całkiem inny facet. Jest to kompozytor też niemiecki, który zajmował się aranżacją wielu utworów, między innymi też utworów skomponowanych w dawnej NRD. Może dlatego pociągło też na utwory strony rosyjskiej. Oczywiście będzie trochę swingu. Oczywiście swing to jazz nam się kojarzy, blues. A co to jest ten swing? To bardzo proste, to się nam wszystko kojarzy, synkopia. A co to znowu ta synkopia? A to jeszcze prostsze, szanowni państwo, to po prostu jest przedłużenie wartości rytmu znajdującej się na słabszej stronie taktu. Proste, nie? To dla mnie nie. Nie wiem, jak muzycy to potrafią rozgryźć, ale ja naprawdę słabszą, gorszą. Dla mnie muzyka jest zawsze wspaniała. I tym razem zapraszam państwa w podróż po Rosji, a oprowadzać nas będzie orkiestra, którą w dalszym ciągu niestrudzenie, mimo że spocone już, dyrygować będzie Andrzej Majkowy. Dziękujemy, że to nie było.
Miejmy nadzieję. Szanowni Państwo, jedziemy dalej. Globus przesuwamy troszeczkę w lewo i już jesteśmy w Azji. A Azja, no to co? Najbardziej nam się kojarzy utwór Gwizdany, czyli Marsz i Most na rzecz Kwaj. I oczywiście kanon tego utworu był film, który powstał w 1957 roku. Film nagrodzony Oscarami, kilkoma, chyba sześcioma, ile pamiętam, między innymi też za muzykę. Ale gdy tak sobie radośnie podgwizdujemy, warto na chwilę wrócić do tamtych czasów. Rok 1942, Japonia szykuje się do inwazji na Indie i próbuje zabezpieczyć logistycznie sobie wszystko w Birmie. Oczywiście alianci skutecznie bombardują wszystkie łodzie podwodne, torpedują. No i co? No i co zostało? Zostało zbudowanie linii kolejowej między Birmą a Tajwanią. Tylko 418 km, nic więcej. Ale w jakich warunkach, Szanowni Państwo? Dżungla, tropikalny klimat, mnóstwo owadów, oczywiście straszny charakter japońskich żołnierzy spowodował, że z ogromnej liczby osób, które zaczęło budować tą trasę kolejową z jednej i z drugiej strony, a było to 60 tysięcy jeńców armiańskich i 250 Azjatów, ponad 100 tysięcy zostało tam na torach. Ale to nie znaczy wcale, że teraz nie możemy radośnie sobie pogwizdać, bo przed nami utwór Most na rzecz Kwaj, oczywiście Andrzej Dałek dyryguje. Ciekawe, co przygotował, pewnie nie jakiegoś pejcza. Prosimy Andrzeja. Jak po japońsku wymawia się imię Andrzej? No, jeżeli ktoś zna i wie, jak to się wypowie, no to proszę albo na scenie, albo poza sceną. I to jest taki malutki konkurs. Oczywiście jesteśmy w Azji, mały skok, oczywiście dalej globusem kręcimy, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, tam przed wojną, w czasie wojny działał taki wybitny muzyk, fuzjonista, który bardzo lubił jazz i blues. Wszystkie jego big bandy, które tworzył, odnosiły sukcesy. Wszystkie jego utwory odnosiły sukcesy. Napisał ich tak dużo, że teraz chcąc zagrać wiązankę właśnie poświęconą
premierowi, no mieliśmy problem, co wybrać i to. Dlatego zlecono to osobie znającej się, która zrobiła aranżację, a i tak, no ten utwór będzie trwał trochę dłużej jak 3 minuty, a może 4, a może 5, a może 6, a może 10, no nie wiem. Myślę, że Państwo jeszcze wysiedzicie na tych twardych siedzeniach, bo już niedługo do końca, jeszcze z 1,5 godziny i będzie powrót. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o samego Glenna Millera, jak wspomniałem, wybitny kompozytor, miłośnik jazzu, bluesonista, który w czasie II wojny światowej swoim Big Bandem objeżdżał wszystkie fronty i tam pocieszał czy zachęcał do mobilności wojska amerykańskie, zginął dość w tajemniczy sposób, a mianowicie awionetką udało się z Anglii do Francji na kolejny koncert i w tym momencie słuch o nim zaginął. Są różne domniemania. Prawdopodobnie, ale mówię to prawdopodobnie, tego nikt nie udokumentował. W tym czasie bombowce leciały na Europę i jeden z bombowców zgłosił awarię i dostał polecenie rzucenie ładunku i prawdopodobnie jeden z tych ładunków trafił w awionetkę, gdzie ten wspaniały artysta leciał. Ale mimo, że nie żył za długo, zostawił tak wspaniałe utwory, że chce się słuchać, słuchać i słuchać, do czego Państwa zachęcam, a do dyrygowania Andrzeja zapraszam. Thank you.
zachowane gniazdo bocianie, absolutnie. Oryginalny kapelusz kupiony w oryginalnym sklepie. No, chyba myślę, mogę nazwę wymienić Allegro. Thank you.
To mi Mikołaj, mnie nie kojarzy. Oczywiście brakuje mu jeszcze atrybutów Straży Królewskiej, ale to co najważniejsze, to mu stoi. A tak przy okazji, o, Andrzej, może chwilę. Szanowni Państwo, wiecie, jaka jest różnica między choinką a Andrzejem? Nie wiecie? Jeżeli choinkę rozbierzemy, to jest goła. A jak Andrzeja rozbierzemy, to bąbki dalej wiszą. Thank you.
Kreśnik i piwo to wizerunek trzeba.
Czy podobało się Państwu? Józef Radecki by się lekko obraził, jakbyśmy dzisiaj zapomnieli. Proszę, wywołajmy i wytrućmy ten odgłos. Ja myślę, że Andrzej bardzo się cieszy na swój kolejny koncert. Niech się wszystko zagramy, a potem złoto. Dziękuję za wytrwałość i za udział. Do widzenia. Dobranoc.